Rozmawiamy po meczu z Chojniczanką Chojnice wygranym przez Skrę Częstochowa 3-1. Z nami jest Dawid Niedbała. Na początek, Dawid, serdeczne gratulacje, bo strzeliłeś bramkę, wcieliłeś się dzisiaj w rolę prawdziwego jokera i mam wrażenie, że od pierwszych minut na boisku czułeś się bardzo dobrze. No, czułem się dobrze. Cały tydzień gdzieś czułem, że gdzieś tam wracam powoli do takiej dyspozycji, jakiej bym chciał. Bramka, fajnie, że udało się strzelić, fajnie, że w tak ważnym momencie mogłem pomóc drużynie i no najważniejsze, że wygraliśmy, że później Piotrek i Warni dołożyli gole i że wywozimy dzisiaj 3 punkty. No właśnie, nie masz wrażenia, że ta bramka padła w idealnym wręcz momencie, bo odnosiłem wrażenie, że troszeczkę mieliśmy słabszy okres wtedy, kiedy strzeliłaś gola. Natomiast ta bramka całkowicie odwróciła przebieg gry, zyskaliśmy przewagę i Chojniczanka tak naprawdę przestała istnieć. Powiedzmy, że padła gdzieś tam w idealnym, bo to zdaje się kilka minut po golu Chojniczanki. No na pewno im dalej w las, im bliżej końca udałoby się tą bramkę strzelić, to wiadomo, że później mamy mniej czasu, żeby dołożyć kolejne, żeby wygrać. Fajnie, bo nie daliśmy się zepchnąć po tym golu Chojnic, tylko od razu gdzieś tam złapaliśmy kontakt i myślę, że stąd te 3 punkty, że to był jakiś tam bodziec dla drużyny, żeby gdzieś tam walczyć o pełną pulę dzisiaj. No właśnie, Chojniczanka bardzo dobrze grała w pierwszej połowie, to trzeba na pewno przyznać. Świetnie operowali piłką, grali kombinacyjnie. Czy zaskoczyła was czymś ta drużyna? Czy nas zaskoczyła? Myślę, że nie. Wiedzieliśmy, jaki to jest zespół. No, miejsce w tabeli też nie jest przypadkowe. Wiedzieliśmy, że grają w piłkę, że potrafią to robić. Znaliśmy, powiedzmy, ich plan na mecz. Zaskoczyć nas nie zaskoczyli, aczkolwiek no, są na tyle dobrą drużyną, że musieliśmy też spiąć się na wyżyny, żeby się dzisiaj postawić i no, myślę, że wynik pokazuje, że się udało. A jak się czujecie fizycznie przed tym maratonem spotkań, które was czeka w najbliższych dniach, tygodniach? Ja się czuję dobrze i uważam, że drużyna też się czuje dobrze. Jesteśmy dobrze przygotowani. Ten okres przygotowawczy przepracowany bardzo mocno. Myślę, że gra jakby co 3 dni, bo teraz też taki gdzieś tam będzie napięty terminarz. Że to jest fajna sprawa dla zawodnika, bo jest nadpłuk tych meczy. Wiadomo, że dochodzi zmęczenie. Kadrę mamy dużą, wyrównaną, więc myślę, że nie będzie problemu, żeby ten maraton gdzieś tam dobrze sfiniszować. To podsumowując, zapytam Cię, czy biorąc pod uwagę to, jak wyglądamy, jakie notujemy rezultaty, czy możemy powoli zaczynać realnie myśleć o nawet bezpośrednim awansie do pierwszej ligi? No to pytanie gdzieś tam dosyć często się pojawia ostatnimi czasy. My jako zawodnicy skupiamy się na każdym kolejnym meczu, każdy chcemy wygrać. Jesteśmy ambitną drużyną i jeżeli dalej będziemy realizować swój plan, no to myślę, że też trzeba gdzieś tam otwarcie o tym mówić, bo to miejsce też uważam, że nie jest przypadkowe, że zasługujemy na takie miejsce w tabeli, zasługujemy nawet na wyższe. Chcemy robić swoje, chcemy wygrywać każdy kolejny mecz i mam nadzieję, że będzie nam się to udawać. Ja również mam taką nadzieję i myślę, że możemy być bardzo dobrej myśli. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i życzymy wesołych świąt. I wzajemnie wszystkim życzę wesołych świąt, dużo zdrówka. Dziękuję. Dzięki. Thank you.